Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Diablo 4. Poznaliśmy naszego nowego kompana, Lorata, co po niektórzy bardziej zaznajomieni z lore Diablo 4, no rozpoznają w nim postać Lorata z Diablo 3, a mianowicie jednego z ostatnich Horadrimów, których powołał Ral na miejsce Deckarda Cain'a. No zobaczymy, jak na bardzo nam się przyda. No i może poznamy też te powiązanie. Ja jestem Spooky i zapraszam do dzisiejszego odcinka. Dobra, co my mieliśmy zrobić? Przejść rytuał, wyróż z Loratem do Kiewosady. Dobra. Daleko to? Nie, niedaleko. Tu mamy jakieś drogi otwarte, to co było zamknięte wcześniej. Oczywiście jak zwykle ze mną. Tak blisko miasta. Zło sprowadzone przez Lilith się rozprzestrzenia. Pójdziemy troszeczkę naokoło. Upadli blisko miasta. No nie chciałem jej zabić. O, tam mamy ekipę. Ktoś tu się roz... Płaszczył chyba. Nie wyszła mu wspinaczka. O, coś. Kolory może zmienimy. Ile? Dobra, bo mamy i poziom. No to tak jak ostatnio mówiłem, chyba sobie na razie podbijemy do maksa te podstawowe umiejętności, z których korzystamy. A później ewentualnie będziemy coś dodawać nowego. O, dodatkowy osób. Super, inteligencji więcej. Też dobrze. Mag, no to jak rozumiem, atak nam się zwiększy też. Jakoś mało się zwiększył. Tylko jeden punkt? Okej, okay. Spodziewałem się trochę więcej. Może jakieś inne siła woli, zręczność? Nie, no inteligencja jest podstawowym afiksem. Znaczy statystyką maga. Ciekawe. O, ten to co za bydle. Nie sądziłem, że tego dożyję. Mianowicie czego? Co to za posąg? Anioła Inariusa. Na pewno słyszałeś przedstawicieli katedry rozprawiających o ich przenajświętszym ojcu. Cóż, jest prawdziwy. Anioł kroczy między nami. A kiedy dowie się, że Lilith jest tutaj, poleje się krew. Są odwiecznymi wrogami. Wciągnął cały nasz przeklęty świat w swoją waśń. Chyba, że ich powstrzymamy. Jak wąska jest granica? Kiewosad jest już blisko. Między miłością a nienawiścią, nie?
Inskrypcje znaczą ślady pazurów, przez co jest mało czytelne. Niechaj znużonych podróżników przemierzających tę świętą ziemię opromieni światłość ojca Inariusa. Zwróć twarz ku jego blaskowi i poczuj przypływ sił. Dało się rozszyfrować chyba. Droga jest zablokowana. Powinna być przejezdna, gdy minie śnieżyca. Zobaczmy tą mapę. Czy warto tu wejść? Mamy niedużo tego boku do zwiedzenia. Już znajdujemy lepsze przedmioty, to tych białych może nie warto na razie zbierać. Dobra. Tam jakaś dodatkowa aktywność jest. Czy jest sens zbierać? W sensie zwiedzać wszystko? To jest w sumie pytanie do was. Trochę się obawiam, że jakbyśmy się tak całkowicie skupili tylko na fabule, to po prostu w pewnym momencie nie starczyłoby nam sił. Karawana. Tutaj! Pomocy! Okej, jak mogę ci pomóc? Ostrożnie! A, przetrwaj. Już po mnie! Znowu nie mam rany. Ale on łupie. Mówię o Loracie. Moment, bo chyba ją trzeba uratować jakoś. Ktoś go wskrzesza. Sakwy są przepełnione. Dzięki. Znaczy, że dało się. Dobra. Moje sakwy są przepełnione. Okej, okay, zaraz się tym zajmiemy. Co my tu mamy? To możemy śmiało wrzucić. Załóżmy, że to, ale sobie porównamy z tym. Od razu zamianka. To można upuścić. No i dobra, spodnie wędrowca. Też można zamienić. Tu są jakieś niby posągi.
Ciekawe w sumie takie ala questy poboczne, tylko bez żadnej fabuły. Zdarzenie, o. Może tak powinniśmy to nazwać. Oj, nie chciałem tego brać. Dobra, możemy iść do Kyowo-sadu. Co my tu mamy? Stać! Aby wejść do miasta, musisz w pierwszy... Nie mamy na to czasu. Okej. O co chodzi? Aby wejść do Kyowo-sadu, musisz wpierw dokonać rytualnego oczyszczenia. To zupełnie bezsensowny gest, ale daje niektórym ukojenie. Jak śmiesz! Po prostu go przepuść, młody. Przez lata próbowałam przekonać Lorata do odprawienia rytuału. Dobrze, ale tylko jego. A, to my musimy... Cóż za uczciwość. Weź kawałek uświęconego drewna z kapliczki i wyryj na nim grzech, który cię kłopocze. Następnie wrzuć go do paleniska, albowiem jak ogień spopiela drewno, tak i światłość wypali twój grzech. I ty w to wierzysz. Okej. Srak nie w pychach chciwość. Nic nie znaczy. Nie no, coś tam weźmiemy. Gniew może. Gniew. Zrobione. Dobrze. Zapewne czujesz się, jak gdyby zdjęto ci z barków ciężkie brzemię. Witamy w Kyowo-sadzie. Skoro tak mówisz, ważne, że ty się poczułeś lepiej. Wielce ci strażnicy, co? To co napisałeś na tej desce? Pewnie coś o nienawiści albo gniewie. Nie, skąd wiedziałeś? To miało jakieś znaczenie. Skąd wiedział? O, coś tu mamy dodatkowego. Cyk. Zobaczmy, co to jest, zanim zaczniemy z fabułą. Może to zadanie dodatkowe będzie? Zadania to bym akurat robił. Pod warunkiem, że będą miały jakąś fabułę. Odblokuj punkt nawigacyjny. A, okej. Okay. Tam wykrzyknik jest. Opowiedz mi o Kyowo-sadzie. Cholernie zimno, co? Ale przynajmniej jesteśmy bezpieczni. Za tymi murami panuje tylko ciemność. Jak się wiedzie w straży miejskiej? Nowi rekruci straży trenowali dzień i noc. Zasługują na pochwałę. Ale nie mogę pozwolić, żeby uznali mnie za miękką. Możesz im pogratulować w moim imieniu. Dla ciebie to łatwy pieniądz. Rekrutom wzrośnie motywacja. A mnie nadal będą uważać za twardą sucz. Wszyscy zyskają. Zrozumiałem. Czy to nie jest głos tej... liderce tych wilków? Wilków z trójki? Jakiś tam wilków, nie pamiętam. W sensie tych najemników. A zobaczmy, czy tu się da zaznaczyć, że robię... O, robię to. Cyk.
Dzięki, wiwat. Imponujące. Okej. Morale im podniosłem. Fajnie. Udało mi się zachęcić rekrutów. Dzięki. Mam nadzieję, że się do tego nie przyzwyczają. Oj, zawsze dobre słowo. Dobre słowo, nie? Mamy więcej tu jakichś zadań dodatkowych? Nie, na ten moment nic nie widać. Dobra, Lorat. Co dalej? Koń? Wybierasz się gdzieś? Wyruszam na suche stepy. Spróbuję znaleźć bladego człowieka z twojej wizji. Muszę wiedzieć, jaką rolę odgrywa w tym wszystkim. Ale najpierw musisz odzyskać coś, co należy do mnie. Ja w tym czasie dokończę negocjacje. Moją własność znajdziesz u kupca w centrum miasta. Powiedz mu tylko, że cię przysłałem. Co wieśniacy robili w tych ruinach? Składali ofiary, przywoływali demony, wykorzystywali wspaniałe dary, które otrzymali od Lilith. Opowiedz mi o Inariusie. Przedstawiciele katedry uwielbiają o nim perorować, zwłaszcza o jego uwięzieniu w piekle, śmiałej ucieczce i chwalebnym powrocie do świata, który stworzył. Ale umiejętnie omijają fakt, że kilka tysiącleci tortur z rąk demonów zamienia cię w skurwysyna. Dobre. Powrót Lilith był przepowiedziany? Tak, była taka przepowiednia. Zapowiadała nadejście najwyższych złych. Powrót Inariusa i Lilith. Zagładę naszego świata. Inarius postanowił ją wykorzystać do własnych celów i umieścił ją w Ewangelii Katedry Światłości, żeby móc zgrywać bohatera, którego przeznaczeniem jest nas zbawić. Chyba nie jest dobrze nastawiony do niego. Nie macie takiego wrażenia? A czy mi to się... Popękane kopyta, łękowaty grzbiet, wielmo na oczach. Biedaczka będzie lada moment ucztą dla wron. Biorąc pod uwagę, ile mi za nią płacisz, ciesz się, że ma cztery nogi. ciekawy jestem, co z Tyrielem, Tyrielem. Już nie ludzie nazywają. Tyriel chyba jest prawidłowo. O, mamy jakiegoś kupca. Przysyła mnie Lorat. Zatem starzec wreszcie zdecydował się ją odkupić. Odkupić? Z tego, co go znam, pewnie nie wspominał, że trzeba będzie sypnąć groszem, co? No nie, zapomniał. Jeśli chce odzyskać broń, musisz za nią zapłacić. Dobra, niech będzie. O, to ta glewia też, której używali ci pseudo Horadrimowie. Dobra, dawaj. Zaczekaj. Dziadyga sprzedał mi też to. Mówił, że już tego nie potrzebuje, ale myślę, że i tak chciałby go odzyskać. Dziwny amulet? Koszt. O, za darmo. To. Dziwny amulet. Skrzynia z ziołami. Użyj. Niezłe zioła. O, więcej inteligencji. Jestem za. No dobra, wracamy do Lorata. Trochę takie przynieś, podaj, pozamiataj, no ale no takie questy też są potrzebne. Zanim się zamienimy w bohaterów. Nie zapłaciłeś za broń. Zgadnij, kto to zrobił. Cóż, wybacz. Ale się przejął. Dał mi też ten amulet. Co to jest? Symbol Horadrimów.
starożytnego zakonu magów i uczonych, którzy przysięgli bronić sanktuarium przed demonami. Niewielu nas już zostało. Poza mną jest jeszcze jeden. Zwie się Donan. Jego rozległej wiedzy o demonach dorównuje jedynie jego zarozumiałość. Zdaje się, że mógłby nam pomóc. Powinieneś poszukać go w Skosglen. Nie zapominaj jednak o katedrze. Mogą okazać się równie cennymi sojusznikami. Nie idziesz ze mną? Wyruszę na suche stepy, spróbuję dowiedzieć się, kim jest ten blady człowiek. Dołącz tam do mnie później, ale bądź ostrożny. Twoja więź z Lilith i te wizje... Jesteś kluczem do jej znalezienia i pokrzyżowania jej planów. Bywa czasami, że pisane nam jest spotkanie, którego się nie spodziewamy. Czy to przypadek, czy ręka losu, nie nam jest dane to kwestionować. Podróżnik zagubiony w burzy, nakarmiony krwią Lilith, ocalony przez samotnego mnicha. Różne żywoty i wypadki splecione właściwie przez co? Przeznaczenie? A może to jakaś większa siła pociąga za sznurki? Tego nie wiedziałem. Ale myślałem wtedy, że mam szansę uratować ludzkość przed córą nienawiści. Połączenie między nią i podróżnikiem dało mi nadzieję. Kto by się spodziewał? Okej, trochę jak retrospekcja. Jakieś 3 nowe questy? Tu. Gdzie jeszcze? Dobra, najbliżej. O, tu mamy jakieś zadanie. Kudomiła. Oborczyni dziesięciny. Czym się martwisz? Tak, cóż, Bozan miał dostarczyć nasze żądania dziesięciny do Menestadu i jeszcze nie wrócił. Może mógłbyś rozejrzeć się po gościńcach i sprawdzić, co go zatrzymało? Katedra musi otrzymać to, co jej się należy. Okej, daleko to? Nie, nie do końca, to możemy iść. Czy sklepiku żadnego? A nie, był sklepik. Przecież odkupiliśmy... Odkupiliśmy tą, glewię Loratha, nie? Pozwól ludzie. Plan lodu. Te materiały mnie zastanawiają. Jaki wielki. O! O, mogę wejść, dobra. Aha. Potrzebuję więcej czasu. Czemu nie mogę mu nic zrobić? A, bo tu coś go broni. Potrzebuję więcej czasu. O, teraz mogę mu zrobić.
Potrzebuję więcej czasu. Silni są. Nie ma to tamto. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Masz kulą. Jak go wspierają, kurde. Znowu nie mam many. Potrzebuję więcej. Ile on życia ma? Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. O, zamroziło go. Dobrze jest. Co my tam mamy? Jakie buciki? Czternaście inteligencja. Ile tu jest? 15. Zmieni to moc ataku? Niewiele. 15. Pojechałem, nie? Dobra, idziemy dalej. Tą laskę, różdżkę bym wymienił chętnie. Gin już. Kufry, kufry, kufry. Skąd te nietoperze teraz? Biały dzień? Halo. Lis polarny. O, o, o. Mnich Bozan. To ty jesteś Michem Bozanem? W rzeczy samej, to ja. Mój strażnik zwrócił się przeciwko mnie. Próbował mnie udusić. Jedyne, co udało mi się zrobić przed utratą przytomności, to stoczyć się z klifu. Brawo. Muszę wrócić do Kiowosadu i poprosić o eskortę rycerzy. Proszę, zanieś żądania dziesięciny do kupca. Lorda Talguna w Menestadzie. Czyli gdzie? No to też w miarę niedaleko. Możemy zanieść. Mam jakiś cel, mam. Kodeks. Moje sakwy są przepełnione. Okej. Okay. Wyrzuć, 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 wyrzuć. Podniesiemy sobie to. Kodeks. Jak rozumiem, to mógłby wyjść tutaj. Weźmy sobie różdżkę. Weźmy sobie, wstawmy ten kodeks i zobaczmy teraz, czy będzie różnica.
O, na plus dla nas. Pierścienie jeszcze żadnych nie znaleźliśmy, nie. Dobra. Czy się szybkość ataku poprawiła, czy mi się wydaje? Menesta. Przytulna. Gdzieś. O, inny gracz. Katerda musi otrzymać to, co się jej należy. Jakże. Bardzo dziękuję. Muszę poczynić niezbędne przygotowania. Proszę mi wybaczyć. No jak nic, brzmi jakby chciał nas... Stało. To nie powinno do mnie trafić. Powinno być... Spokojnie, mój panie. Spokojnie. Ach tak. Oczywiście. Kontynuuj, Iste. Co to tam wyszło? O, dobra, inny gracz. On brzmi jakby króla nas chciał zrobić. Dobra, ale zrobiliśmy chyba questa, czy nie? Czy jeszcze trzeba wrócić tam gdzieś? Nie. Zadanie zrobione. Mamy kolejne dodatkowe zadanie. Też je zrobimy. No i wysycimy, że tak powiem, się tymi dodatkowymi i pójdziemy robić główne. Chyba tak będzie najlepiej. No, a tymczasem zachęcam was do oceny tego odcinka. Łapka w górę, w dół, tak jak uważacie. Może jakiegoś komentarza, subskrypcji. No i widzimy się w kolejnym odcinku, na który serdecznie was zapraszam. Do zobaczenia, cześć.